Adam Weremczuk gościł na wystawach muzealnych przez 40 przynajmniej lat istnienia muzeum. Był obecny na wystawach poświęconych twórczości ludowej, poświęconych rzeźbie ludowej, aczkolwiek wystawa monograficzna prezentująca w tak bogaty i wyczerpujący sposób twórczość tego niezwykle oryginalnego twórcy pokazywana jest po raz pierwszy. W swojej kolekcji posiadamy około 130 rzeźb tego nieżyjącego już od 30 lat twórcy, bardzo oryginalnego i postrzeganego jako no właśnie jeden z najbardziej oryginalnych rzeźbiarzy ludowych tworzących w kamieniu. Zainspirował go pewnego razu kamień, który wydobył przy kopaniu stawu, wydobył z ziemi. Życie i sztuka była dla Adama Weremczuka pewnego rodzaju wyzwaniem, w związku z tym chciał się sprawdzić. I faktycznie powstały ze zwykłych polnych kamieni, ze zwykłych otoczaków, zaczął tworzyć rzeźby, które przypominają nam w pewnym sensie twórczość archaiczną, jakieś wykopaliska archeologiczne, sztukę minionych epok. Za życia Adam Weremczuk był przynajmniej tutaj w regionie i na Lubelszczyźnie był cenionym rzeźbiarzem, zdobywał przeważnie główne nagrody. We wszystkich konkursach organizowanych przez muzea był laureatem głównych nagród w dziedzinie rzeźby. Później po jego śmierci no siłą rzeczy jak gdyby ta twórczość w pewien sposób została zmarginalizowana i zapomniana. Wystawa, której autorką była Agnieszka Mikszta, etnolog, wydobywa jak gdyby zapomnienia tego bardzo interesującego twórcę, jednocześnie uzmysławiając nam, jak wiele jeszcze tego typu znalezisk, klejnotów muzealnicy w swoich magazynach mogą znaleźć i mogą pokazać. To wszystko jakby skupia się w pewnych takich tematycznych uniwersaliach. Stąd one zawsze będą miały znaczenie, zawsze będą działały i miały tą swoją niezwykłą właśnie siłę wyrazu. Ta siła wyrazu wyrasta w tych rzeźbach z pewnej takiej oszczędności, z pewnej archaiczności formy i z bardzo indywidualnego, oryginalnego języka. Ale tak jak powiedziałem na wstępie, przede wszystkim wyrasta z konkretu. Albowiem wielka sztuka zawsze wyrasta z konkretu miejsca, z ziemi, z której ta rzeźba jest jakby tworzona i człowieka, który mieszkał na tym terenie, co przeżywał, jaki był, ale głównie z jego wspaniałej, niezwykłej ekspresji, która z jednej strony jest taką bardzo piękną, sentymentalną melodią, ale w innym miejscu, jakimś niezwykłym, bardzo uproszczonym w wyrazie ludzkim, po prostu dramatem. Także na tym polega wspaniałość tej rzeźby, taka i oszczędność, i oryginalność właśnie formy.